Media. Ja nazywam się Tomasz Krawczyszyn. W konferencji udział wezmą również Fabian Dubiszewski, Daniel Schulz oraz prezes koła Polskiej Nowej Prawicy Rafał Gadowski, któremu oddaję głos. Witam wszystkich serdecznie na naszej konferencji w imieniu Kongresu Nowej Prawicy w Grudziądzu. Mamy tutaj możliwość korzystania z lokalu dzięki uprzejmości właściciela hotelu City. Jeżeli chodzi o budżet miasta, bo to ma być głównym tematem naszego spotkania, to jak mawiał słynny, jeden z najbogatszych mieszkańców naszego globu, Warren Buffett, zwraca uwagę na tak istotną sprawę, jaką jest wszelkie wydania prospektów informacyjnych, prospektów finansowych, budżetów. Im bardziej kolorowy taki budżet, on twierdzi, że mniej wnosi, jest tylko abstrakcją, on tylko upiększa tak naprawdę brak merytorycznej informacji. Warren Buffett nie jest osobą nieznaną, jest to jeden z najbogatszych ludzi, jak wspomniałem, jest to właściciel Coca-Coli, także ma duże doświadczenie w tym temacie. Patrząc przez pryzmat budżetu naszego miasta, również on jest wydany w bardzo kolorowej wersji. Czy rzeczywiście budżet zakładany w naszym wydaniu przez Urząd Miasta jest taki, o jakim mówi Warren Buffett? Będziemy chcieli tutaj starać się przekazać tutaj Państwu, pokazać, jak to wygląda. Generalnie miasto nasze idzie w bardzo złym kierunku na tą chwilę. Jesteśmy coraz mocniej zadłużani. W historii naszego globu takie sytuacje już miały miejsce, one doprowadziły do wręcz drastycznych sytuacji, można powiedzieć. Takim przykładem może być miasto Detroit w Stanach Zjednoczonych, które przez nieudolność zarządzających miastem z jednego z najbogatszych miast, w tej chwili to jest jedno z biedniejszych, wyludniających się miast, tak? A patrząc przez pryzmat naszego kraju, taką miejscowością jest miejscowość Reval. Jest to kurort nadmorski, który również przez pryzmat zadłużania się miasta spowodował bardzo nieprzyjemną sytuację. A tą nieprzyjemną sytuacją było to, że wszedł zarządca komisaryczny, który przejął zarządzanie miastem, a to spowodowało, że mieszkańcy byli obciążani coraz większymi podatkami, bo taki zarządca komisaryczny nie zwracał uwagi na to, co i w jaki sposób. Ważne, żeby się budżet spinał i długi się spłacały, tak? I tutaj bardzo mocno podkreślił temat miasta Detroit, gdzie zarządzanie miastem tak naprawdę ma bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie tego mechanizmu, bo im mądrzejsze zarządzanie miastem, tym jest to sprawniej i idzie to w rozwój, a nie w zawijanie czy to mieszkańców, jako mieszkańców, czy budżetu miasta, tak? Tutaj na wykresie widzicie Państwo, jak miasto Grudziądz zadłuża się na przestrzeni ostatnich lat. Proszę zauważyć, że na rok 2008 zadłużenie wynosi około 88 milionów, a już w budżecie na rok 2014, zarówno też w wieloletniej prognozie finansowej, to zadłużenie szacowane jest na około 217 milionów. Proszę zauważyć, że w przeciągu 6 lat to zadłużenie wzrosło o ponad 260%. Więc no, chyba nie tędy droga, żeby miasto rozwijało się. Tu wielki znak zapytania, czy faktycznie się rozwija poprzez zadłużanie i tak mocne zadłużanie, bo trzeba sobie zadać pytanie, czy to zadłużenie miasta ma wpływ na poziom życia mieszkańców. Czy coś tu się zmieniło, że ludzie mogą z czystym sumieniem powiedzieć, że faktycznie żyje nam się lepiej, że opiniuje, czyli ocenia ocenia zgodność budżetu z prawem, tak? Czyli nie wyda opinii, czy to jest zasadne wydanie 6 milionów na przesadzanie drzewek, tak, w parku miejskim, tylko czy to jest zgodne z prawem. Abstrahując, równie dobrze moglibyśmy przeznaczyć pieniądze nas, podatników, na wydanie, na przykład wybudowanie sam dla wodarzy miasta. Jeżeli pod kątem prawnym będzie wszystko zgodne, RIO da ocenę pozytywną, ale no, czy to będzie racjonalne? Skarbnik miasta, pan Mariusz Czubiał, owszem, mówi, że RIO nie ocenia zasadności budżetów, tak, czy wieloletnich prognoz finansowych. Od
tego są mieszkańcy, którzy poprzez wybory mogą już jesienią zadecydować o tym, czy władza dobrze ten budżet opracowała. Dlatego tutaj z tego miejsca też apelujemy do mieszkańców, żeby pilnowała tutaj obecne władze i jej działania, jak dysponują tymi pieniędzmi, które są przecież pieniędzmi od nas, podatników, czy dobrze wydają, bo sądząc z sytuacji, jaka panuje tutaj w Grudziądzu, jakie jest bezrobocie, jak wygląda starówka, tak na dobrą sprawę nie ma pomysłu, jak miasto ma się rozwijać, no chyba nie jest tak, jak miałoby to wyglądać. Budżet miasta na rok 2014 jest przewidziany z nadwyżką około 1,5 miliona. Też trzeba wziąć pod uwagę, że w roku 2013 w wieloletniej prognozie finansowej Urząd Miasta obliczył, że zadłużenie miasta będzie wynosiło 181 milionów. De facto zakończyło się to na koniec roku kwotą 214 milionów, czyli pomyłka nastąpiła praktycznie przeszacowana o 33 miliony złotych. Także tutaj tą kwotę 1,5 miliona w tym budżecie na dobrą sprawę ma się właściwie nijak, tak? To wszystko okaże się, jak to będzie miało w ciągu całego roku. A też warto zauważyć, że w budżecie na rok 2014 zarezerwowano kwotę 2 milionów 100 tysięcy na zobowiązania poręczeń dla obcych podmiotów, takich właśnie jak m.in. szpital, spółdzielnie czy Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które notabene poza jakby szpitalem nie publikują sprawozdań finansowych, czy generują jakiś zysk, tak, czy straty, więc tym bardziej ciężko jest tutaj przewidzieć to, czy ta kwota długu miasta w najbliższych latach w ogóle może się zmniejszyć. Tutaj w tej tabeli widać, jak wygląda założenie wieloletniej prognozy finansowej. Można by było powiedzieć, że jest pięknie i cudownie. Miasto zaplanowało spadek tego zadłużenia w przeciągu najbliższych lat do niskiej wręcz wartości. Pokazuje to, że do 2027 zaplanowano spadek bardzo mocny tego zadłużenia. Niemniej jednak, czy to jest prawdą? Ciężko to określić, słuchając, co wypowiada prezydent Malinowski, który na spotkaniu z mieszkańcami w styczniu tego roku stwierdził, że będzie dwukrotnie więcej możliwości wykorzystania budżetu unijnego. Pierwsza uwaga, która nam się nasuwa, to jest taka, że Unia Europejska nie ma własnych pieniędzy. To jest pierwsza rzecz. Ona nie wytwarza tych pieniędzy, tylko to skądś te pieniądze dostają. Te pieniądze w Unii Europejskiej się biorą stąd, że my, podatnicy, przekazując podatki do Skarbu Państwa, Skarb Państwa przekazuje je do Unii Europejskiej. Wtedy następuje zwrot tak zwanej dotacji, mówię wyraźnie, tak zwanej, bo Unia Europejska nie wytwarza tych pieniędzy. Ona udaje, że nam coś daje, a tak naprawdę nic nie daje. I tu jest duże niebezpieczeństwo, ponieważ jeżeli jest sygnał, że będzie dwukrotnie więcej pieniędzy do wydania, to znaczy, że dług może wzrosnąć też dwukrotnie. Bo jeżeli Unia Europejska zakłada, że finansuje wszelkie wydatki w nie większej kwocie niż w granicach pół na pół, czyli tą drugą połowę skądś trzeba wziąć. Więc skąd? Patrząc przez pryzmat budżetu miasta i kasy w mieście, jeżeli tam jest pusto, wręcz jest sytuacja nawet gorsza, bo nie jest pusto, wręcz jest minus, więc skądś te pieniądze trzeba wziąć. Czyli to świadczy o tym, że miasto będzie musiało zadłużyć się na kolejne miliony. Jeżeli zadłuży się na kolejne miliony, to zadłuży nas, mieszkańców, no, do większych dużo zdecydowanie kwot. I tutaj jest no, niestety bardzo duże ryzyko. Tak? Zresztą widzimy to poprzez starówkę, czy rzeczywiście coś tutaj się dzieje, czy te pieniądze przynoszą jakikolwiek kapitał. Na tą chwilę te pieniądze nie przynoszą kapitału, a spłata długu odracza się niestety w czasie. I to bardzo mocno.
przy analizie sytuacji gospodarczej Grudziądza poza budżetem i wieloletnią prognozą finansową naszą uwagę przykuł także taki dokument, jakim są założenia polityki społeczno-gospodarczej na 2014 rok. Jest to dokument o tyle ciekawy, o ile bardzo sprzeczny z zapisami statutu. O tym, jak tam sprzeczności znaleźliśmy, to za chwilkę. Natomiast w priorytecie pierwszym, jakim jest rozwój kapitału ludzkiego oparty na udoskonalaniu umiejętności i tak dalej, jak Państwo widzicie, zapisano, i tutaj pozwolę sobie na cytat, umocnienie wizerunku Grudziądza jako miasta otwartego dla biznesu. Ja sobie pozwolę z tego miejsca zaapelować do prezydenta Malinowskiego, że poprawianie wizerunku nie ściągnie inwestorów do miasta, bo trzeba poprawić warunki istnienia biznesu i rzeczywistego prowadzenia go w Grudziądzu. A sam wizerunek to tak samo, jak można by było przebrać koszulę i nie wiem, jednej kobiecie się człowiek spodoba, drugiej nie. Apel do prezydenta, nie poprawiajmy wizerunku, tylko realną rzeczywistość Grudziądza jako miejsca do prowadzenia biznesu. Już pomijam tutaj kurczący się lokalny biznes, tak, który odczuwa skutki chociażby tych super inwestycji unijnych. I zresztą jedną z jednostek, która odpowiada za ściągnięcie inwestorów, jest Grudziądzki Park Przemysłowy, za którym się kryje ogromna tajemnica. Trzeba tutaj przytoczyć sobie pewne wielkości, które kryją się na stronie internetowej tego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego. Zarządzają 12 tysiącami metrów kwadratowych obiektów, ponad 100 hektarami terenów i wypracowali za 2012 rok niecałe 14 tysięcy zysku. Panu prezydentowi się rozpodobało, bo nagrodził albo sprezentował kilka tysięcy złotych pani prezes, która zarządza tym majątkiem. No za takie osiągnięcie, za niecałe 14 tysięcy zysku rzeczywiście taki prezent, na taki prezent zasługiwała. Kolejną sprawą jest sprawa priorytetu numer 2, czyli stworzenia warunków do dynamicznego rozwoju gospodarczego miasta. Pozwolę sobie zacytować. W tej części dokumentu skupiono się na działaniach mających na celu przygotowanie dogodnych warunków dla rozbudowy gospodarczej miasta poprzez m.in. poprawę dostępności przedsiębiorców do procedur i ulg wspierających działania gospodarcze. Dla mnie słowem klucz jest słowo ulg. Ja nie widzę, czy przez pryzmat budżetu, czy jakichkolwiek działań miasta, żeby jakiekolwiek były ulgi dla przedsiębiorców, aby mogli stwarzać nowe miejsca pracy, aby mogły się rozwijać. Wręcz jest sytuacja odwrotna. Ci nasi mieszkańcy, nasi przedsiębiorcy są dobijani poprzez podnoszenie kolejnych podatków. Najgorszą rzeczą, jaką tylko można było zrobić, było podniesienie o maksymalny wskaźnik podatku od nieruchomości. Czyli wszyscy przedsiębiorcy, którzy płacili podatki, płacą go jeszcze więcej. Co powoduje, że wzrasta koszt prowadzenia takiego przedsiębiorstwa. Tak? Jeżeli wzrasta koszt prowadzenia przedsiębiorstwa, to muszą być cięcia. Jeden sobie na cięcia będzie, do jednych cięć będzie zmuszony, drugi nie. Nie nam o tym decydować, tylko przedsiębiorcy, który zna swoje warunki ekonomiczne. Więc jeżeli będą kolejne cięcia, to będą kolejni bezrobotni, którzy będą się rejestrować na ulicy Parkowej. I to jest coś strasznego tak naprawdę. Pokazujemy z jednej strony, że chcemy być miastem, które chce kogoś przyciągnąć, chce przyciągnąć inwestora, a z drugiej strony kładziemy mu kłody, hałdy, obciążeń po to, żeby go do tego zniechęcić. Gdzie tu jest logika? Ja naprawdę nie widzę. A szukałem i nie ma wytłumaczenia dla nas. Priorytetem trzecim polityki społeczno-gospodarczej miasta jest rozwój turystyki, rekreacji, intensyfikacja działań kulturalnych oraz tworzenie spójnego systemu promocji miasta. Naszym zdaniem pokazywanie Grudziądza jako miasto prężnie i dynamicznie rozwijającego się jest bardzo dużą hipokryzją. Praktycznie każdy mieszkaniec miasta, który zwiedził choć trochę Polskę i widział także mniejsze miejscowości od Grudziądza, może stwierdzić, że turystyka w naszym mieście leży. I nie są wykorzystywane wszelkie walory turystyczne naszego miasta. Zapewne pamiętacie Państwo popularny serial Rodzinka.pl, który jeszcze nie tak dawno się ukazał. Emisja tego programu władze miasta, czy miasto, kosztowało około 90 tysięcy złotych. Co tak osobiście uderzyło, jest
fakt, że była pokazana starówka, pełna ludzi, tak? Jest to bardzo nieadekwatna jakby sytuacja do tego, którą mamy obecnie. Wystarczy przejść się w weekend rynkiem, miastem i co widzimy? Pustka. Jest po prostu centrum miasta wyludnione. I co zamierza miasto zrobić, żeby w tej sprawie było lepiej? Wszelkie inwestycje turystyczne w mieście, naszym zdaniem, realizowane są zbyt późno. Za rozwój turystyki w mieście odpowiada MORiW, czyli Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku. Efekty działania tej jednostki mówią same za siebie. Można przytoczyć zamrożone plaże, czy zniszczone, zaniedbane baseny. Wspominając o plaży, no to ważny jest dojazd do ośrodku. Jako mieszkaniec lotniska, dojazd nad jezioro Rudnickie no nie jest komfortową sytuacją. Jak ktoś nie wierzy, nie jest może tego, no to zapraszam na przejażdżkę, żeby osobiście się o tym przekonać. Kończąc pokrótce temat turystyki, nie można zapomnieć o Solankach, które miały być magnesem dla społeczeństwa, żeby ruszyć tą turystykę do przodu. Efekt działań obecnego zarządu, prezesa, jest taki, że miasto corocznie dokłada kilkaset tysięcy złotych, żeby mogło funkcjonować, tak, te Solanki. Kontynuując założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok 2014, kolejny priorytet, czwarty, informuje nas o rozbudowie i modernizacji infrastruktury technicznej, ochronie środowiska oraz sferze społecznej miasta. Chcielibyśmy w szczególności zwrócić tutaj uwagę na efektywność ponoszonych wydatków przez mieszkańców miasta. Wydajemy ponad, to jest duża kwota, 50 milionów złotych, aby skrócić czas przejazdu po niemieckim tramwajem z jednej strony miasta na drugi o 5 minut. Grudziądz liczy niespełna 100 tysięcy mieszkańców i w planach jest zakup dwóch nowych autobusów. Co dla nas jest liczbą bardzo śmieszną. Biorąc pod uwagę na wysokość nakładów, które ponosimy z tego faktu. A obecny komfort jazdy autobusami, komunikacją miejską nie jest za wysoki. Można by to zmienić, są inne sposoby na finansowanie komunikacji. Moi koledzy już tutaj przedstawili pokrótce te przykłady wydatków inwestycyjnych, bo trzeba sobie powiedzieć, że inwestycja wiąże się z rezygnacją z konsumpcji. Nasze miasto nie rezygnuje z konsumpcji, bo się zadłuża. I inwestycja wiąże się też z wydawaniem swoich pieniędzy, a nie cudzych przede wszystkim, tak? Dlatego nazywamy to, co robi nasze miasto, wydatkami inwestycyjnymi. Te współfinansowane przez Unię, to jak też tutaj już koledzy wspomnieli, one są tylko współfinansowane. My ponosimy część kosztów bezpośrednio z budżetu miasta. I tak tutaj, proszę Państwo, finansowanie w tej perspektywie finansowej, łącznie z tym wydatkowaniem już tutaj w niedalekiej przyszłości, do 2015 roku Unia wyłożyła nam na inwestycje około 147 milionów, a miasto dołożyło z budżetu, z kieszeni mieszkańców 122 miliony. Czyli jest to około 45% całości inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej. Ja proponuję tutaj skończyć mówienie o tym, że Unia Europejska to jest taka dojna krowa i robieniem wszystkiego, na co tylko da pieniądze. Trzeba pomyśleć o tym, co Grudziądzanie mają w zamian. Bo ten dług, te 120 milionów, tak, te 217 milionów zaprojektowane w budżecie na koniec tego roku, te kolejne miliony, które będą dochodziły w kolejnych perspektywach finansowych, będą spłacać, będziemy spłacać nie tylko my, ale kolejne pokolenia Grudziądza. Bo zadłużenie spłacane do 2027 roku będzie się obsuwać w czasie. I to nie trzeba być wróżką, żeby to przewidzieć, tylko racjonalnie spojrzeć na to, co się działo w latach poprzednich. Bo wieloletnie prognozy finansowe są tworzone co roku, proszę Państwa. Także i co roku władze planują, że kiedyś spłacą to zadłużenie.
Zastanówmy się, ilu mieszkańców skorzysta z mariny, dla ilu mieszkańców przyniesie wymierną korzyść przesadzanie drzewek za 6 milionów. Zastanówmy się i ocenimy to, tak jak pan Skarbnik powiedział, jesienią przy urnie, bo wtedy można merytorycznie oceniać ich poczynania. Może już nazwaliśmy tą już końcówkę na tej konferencji tak zwane kwiatki budżetowe, bo to co najbardziej nas tak uderzyło, a czasami też rozśmieszyło z tą banalnością wydawania pieniędzy przez prezydenta, bo szasta pieniędzmi, no myślę, że swoimi nawet by tak nie szastał, nie wiem, może małżonce tak szasta pieniędzmi na zakupy, bo pieniędzmi publicznymi na pewno tak nie powinien robić. Proszę Państwa, 88 tysięcy wydajemy w 2014 roku na składki członkowskie do Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, do Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza i innych stowarzyszeń. Jest ich tam kilka. Nie należymy już do Nadwiślańskiego. Zaplanowano w tym roku w budżecie składkę, bo jest, jest w uzasadnieniu ten wydatek. To z rozpędu. Trzeba się zapytać, jakie wymierne korzyści mieszkańcy mają z tego wydatku. On nie jest wielki. Nie, to było wycofane. On nie jest wielki, ale także jest ponoszony. Promocja marki, proszę Państwa. Ale wycofano w tych Wydano mnóstwo pieniędzy na stworzenie marki Hasz Grusz, a w budżecie na 2014 rok promowanie tej marki, bo to jest marka, którą trzeba promować, ona nie promuje miasta, wydaje się 559 200 zł na te wszystkie hasz festiwale i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest potrzebne? Czy to przynosi wymierny korzyść? Ilu zaplanowano turystów, którzy przyjadą dzięki temu, że na koszulce ktoś zobaczył ten znaczek hasz? Niech ktoś odpowie na te pytania, bo ktoś to zaprojektował. Zwiększone wydatki na kulturę. Wielokrotnie poruszany temat na podczas, może nie rozmów, ale dyskusji z władzami, czy to na portalach internetowych, czy w innych miejscach, to jest to, że miasto uważa, że do kultury trzeba dokładać. Ja bym proponował przejść się plantami i zapytać przeciętnego Kowalskiego, ile razy on był w teatrze, tak? A musimy sobie zdać sprawę, że wszystkie instytucje kultury w Grudziądzu, łącznie z teatrem, są co roku pod kreską. I rok w rok idą coraz większe nakłady na przykład na teatr. Ale o ile utrzymanie Muzeum Biblioteki, no jeszcze można uzasadnić coś takiego, bo one mają te zdolności przychodowe mniejsze. Natomiast teatr i dopłacanie do kultury, wygląda to tak, że urzędnicy i ich rodziny dostają przed spektaklem możliwość zakupienia biletów z ulgą, bądź jeszcze większą ulgą, że tak powiem. Kolejnym takim zapisem, który w ogóle burzy to, co powiedzieli tutaj koledzy, nadwyżkę finansową, 1,5-milionową, jest to, że w ten budżet, ta nadwyżka, ona będzie wykonana tylko wtedy, kiedy Grudziądzanie okażą się nieuczciwymi chamami, bo za grzywny, mandaty i inne kary zaplanowano 1 200 000. Ja nie wyobrażam sobie prezydenta, który liczy na to, że zakończy rok nad kreską, dzięki temu, że wystawi mandaty, tak, i naliczy kary mieszkańcom. No to jest średnie z poprzednich lat, jeżeli co roku jest tyle, no to on sobie wpisał, że prawdopodobnie to roku też będzie tyle. Proszę Pani, a gdyby nagle mieszkańcy okazali się uczciwi i gdyby przestali łamać prawo? Czy to fajnie jest... by było, no ale jeżeli tego nie dobrze, ale jeżeli 10 lat, no to akurat nadwyżka, w 14 ja rozumiem, przestaną tak, psy załatwiać się na chodniku, nie. Zauważy Pani, że ten 1 200 000 to jest znaczna część tej nadwyżki 1,5-milionowej, czyli ten budżet on się nie zamyka jakąś super nadwyżką wymierną w przychodowości, tak, inwestycyjnej, GPP, spółka, tak, wypłaca dywidendę. Nie, to jest w większej części jest tak zaplanowane, że z grzywien i mandatów, tak? Mniej więcej taka sama wielkość będzie gdyby nie było tych grzywien i mandatów, to już budżet jest ledwo na granicy zera, tak? I na zakończenie chciałem zaapelować, jak widzicie Państwo, nie jest różowo. Podsumowując, dodając do tego, co tutaj kolega powiedział, tutaj Pani wspomniała, odnosimy wrażenie, wręcz bardzo mocne, że władze miejskie Grudziądza nie traktują swoich mieszkańców jako poważnych ludzi. Chociażby przez ten pryzmat założenia tak wysokiego wpływu z mandatów. Jeżeli chcemy traktować ludzi poważnie,
to możemy założyć jakąkolwiek kwotę, nikt nie zmusza, że to by była kwota 1 200 000, to może być równie dobrze złotówka symboliczna. Nie zakładajmy z tego dochodowego interesu. A tak w tej chwili to wygląda, że to jest dochodowy interes bardziej niż jakakolwiek sytuacja, w której chcemy wyciągnąć konsekwencje z jakichś wandalnych rzeczy, chuligańskich wybryków naszych mieszkańców. Mamy wrażenie, że nasi mieszkańcy są ludźmi poważnymi i nie potrzebują być karani za każdym razem czymkolwiek. Jak nie przez podwyższenie podatków, to przez mandaty, to przez wideokamery, różnego rodzaju tego typu rzeczami, tak? Na podsumowanie jeszcze jedna rzecz mi przyszła na myśl, to jest taka, że stara mądrość ludowa mówi, że kiedy odkryjemy, że na którym jedziemy padł, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu z niego zejść. My jako KNP, jako Kongres Nowej Prawicy mamy taki pomysł na miasto, wiemy co należałoby zrobić, żeby tą sytuację uzdrowić, aby jego funkcjonowanie było płynne i zdecydowanie na wyższym poziomie. Dziękujemy serdecznie. Czy macie panowie może dane odnośnie, nie mnie to oceniać? Mam pytanie, jaki jest pomysł Kongresu Nowej Prawicy na pozbycie się tych problemów? Czyli chodzi mi o rozwój starówki, nowe miejsca pracy, konkretne. Co do pomysłów, w chwili obecnej na razie chcielibyśmy jakby tutaj pokazać mieszkańcom, żeby zwrócić uwagę, żeby otworzyć im oczy, jak działa obecna władza. Co do pomysłów, owszem, pojawią się one, na pewno o tych pomysłach mieszkańcy będą powiadomieni, aczkolwiek o tym będziemy informować bliżej już kampanii wyborczej. Nie chcemy po prostu pomysłów dawać gotowych miastu. Niech miasto się po prostu wysili i pokaże, że potrafi coś zrobić. Bo budżet nie jest spójny w ogóle z obietnicami wyborczymi. To jest tak, jakbyśmy mieli dwie różne drogi i każdy szedł w swoją stronę. To tak jakby ślepy prowadził głuchego. Na początku tego też przeprowadziliśmy jakby taką, można powiedzieć, mini akcję, tak, z wydarzami miasta na temat właśnie podniesienia podatku od nieruchomości właśnie o tą maksymalną stawkę, jaką umożliwiło Ministerstwo Finansów, tak, tą wartość 0,9 wartość podatku procentową. Prowadziliśmy jakby taką wymianę zdań, tak, z wodarzami miasta i no, możemy tutaj jakby się pochwalić tym, że bodajże w połowie lutego prezydent miasta, tak, wydał zarządzenie w celu powołania komisji mającej na celu wprowadzenie ulg, tak, od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Także tu już widzimy, że coś miasto chce zrobić, żeby ten podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców obniżyć. Aczkolwiek to dzieje się dopiero po interwencji nas tutaj Kongresu Nowej Prawicy, bo no, władza też widzi, że mieszkańcy nie są bierni, pilnują swoich spraw, nie chcą być okradani poprzez podnoszone podatki. A mówiąc już w tej chwili, tak, o naszych pomysłach, jak chcemy udźwignąć, tak, miasto z tego marazmu, to w chwili obecnej byłoby dla nas też niekorzystne, tak, bo mogłoby to być wykorzystane przeciwko nam, a no nie o to chodzi. Myślę też, że to jest czas, kiedy ten czas, który teraz mamy, to nie jest czasem, kiedy my musimy się skupiać wokół siebie. No to jeszcze przyjdzie czas, jeszcze Państwo się nieraz z nami spotkacie, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli ktoś się nie poczuje zniechęcony. Natomiast my się nie chcemy skupić teraz na sobie, bo nasze miasto potrzebuje interwencji. Nasze miasto potrzebuje interwencji, tak, i także te władze potrzebują interwencji, bo nie wiem, czy to jest zdrowe, że jeden z panów włodarzy mówi, że będzie naliczał ogromne kary za opóźnienia na inwestycji przy Marynie. Mijają 2 lata od planowanej zakończenia inwestycji, tak, czy niecałe 2 lata, przepraszam, od planowanego zakończenia inwestycji. Opóźnienia tam są około roku, tak? Jest wszystko ok, bo teraz Wisła znowu się podnosi, więc znowu nie skończy, bo im wysoki stan Wisły przeszkadza przy zjeździe składki. No. I nikt się tym nie interesuje, tam nie padają takie pytania. Ja nie wiem, z mediów gruziąskich też się nie dowiedziałem, dlaczego tak jest. Jest jakieś bardzo cienkie argumentowanie, powiem po ludzku, ze strony prezydenta Sikory, tak, że Unia nam w tym przeszkadza, musielibyśmy ponosić większe koszty, tak, współfinansowania, gdyby te wydatki były obsunięte w czasie. Ja przepraszam, ale no, do nadzorowania inwestycji to trzeba po prostu wykazać się jakąś, no, jakąś stanowczością. No, nie można firmy straszyć, że się naliczy kary, tak? W Toruniu firma za niewykonanie drogi na czas płaci kilkanaście tysięcy dziennie kary.
Przecież to mogło być, takie kary mogłyby wspomóc budżet miasta, a nie 1 100 000, tak, z mandatów, czy 1 200 000. Natomiast nasze miasto woli doić Unię, doić mieszkańców, a samemu sobie żyć, tak? Włodarze się wyżyli. Dokładnie. Tutaj jedną bardzo ważną rzeczą, którą chciałbym zaakcentować, co często się pojawiało w naszych jakichś prywatnych rozmowach z włodarzami. Ci ludzie pokazują nam i obnażają się tak naprawdę z brakiem jakiejkolwiek wizji tego miasta, chociażby przez pryzmat taki, że tok myślenia polega na tym, jak wyskubać mieszkańców, żeby coś zrealizować. Jeżeli podsuwam informację, zmieńmy tok myślenia, poszukajmy innego rozwiązania, nie poprzez skubanie mieszkańca, a poprzez jakiś pomysł ciekawy, zostaje to bez echa, bez żadnej odpowiedzi. Po prostu wszyscy nabierają wodę w usta, nie wiedzą co odpowiedzieć. A ten problem chociażby takim najświeższy, to jest chociażby koszt śmieci, tak? Nie trzeba ponosić tak wysokich opłat. Można znaleźć inne rozwiązanie w tym temacie, a mamy jakiś pomysł, tylko jesteśmy teraz w tej chwili w fazie weryfikacji, czy to jest realne, ale mieszkańcy nie muszą wcale takich pieniędzy płacić, tak? Możemy nawet śmiało powiedzieć, że jest realne, bezpłatne takie użytkowanie. Ale mówię, to jesteśmy w stanie weryfikować, czy naprawdę nasz pomysł, który mamy, jest w stanie w 100% się sprawdzić. I odejście od systemu tego, co jest. Dokładnie. I odejście od tego systemu, co jest. A mamy w mieście naszym takie możliwości, tylko kwestia, czy to się jest w stanie przełożyć na realną wartość. Czy jesteście skłonni tuż przed samymi wyborami zorganizować bezpośrednią debatę, na przykład 4x4 z obecnymi władzami? Powiem tak, złożyłem propozycję takiej debaty chociażby na temat bezpieczeństwa miasta, obeszło się bez echa. Mamy wrażenie, tak jakby każdy się nas bał, nie wiadomo dlaczego, my nie gryziemy. I jesteśmy skłonni o każdej porze dnia i nocy przyjąć takie debaty. Od dzisiaj, nie tylko przed wyborami. Dokładnie. Nie ma dnia, że, tylko oczywiście kwestia dopasowania wolnego terminu. I jesteśmy w stanie walczyć na argumenty, mamy ich naprawdę sporo. Kto by chciał wchodzić w partnerstwo z kimś, kto zaniedbał dotychczasowy potencjał Solany? Gdzie jest informacja w mediach, czy w ogóle dostępna, czy na stronie Solany, dlaczego tak długo trwa modernizacja tego basenu zewnętrznego? Tam były dwa przetargi unieważnione. A to już pytanie do prezesa jest, jakie tam powody były. No, pisaliśmy się do ogrodu. Kto z takimi ludźmi w partnerstwie ma być przeniesione na trudny? Chwileczkę, jeżeli miasto szuka partnera i da czy to będzie spółka, tak, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, i da takiego prezesa, jak do tej pory był, obojętnie czy tą osobę, czy inną, do którego interesów trzeba dokładać, a osoba myśli o siłowniach, o różnych naokoło pomysłach, tylko nie o prowadzeniu tego, nie o tym, że basen ma od ponad roku nieczynny, no to ja przepraszam, ja z takim panem, którym nie chciałem interesować. Mieszkańcom, być może niektórym też z Państwa, wydaje się, że taki model finansowania, gdzie coś nie idzie z podatków, nie rzniemy ludzi albo budżetu miasta na coś, to się nie uda, tak? Że trzeba dokładać do tego, trzeba dokładać do tego, Solanki, teatr. Czy Państwo, parking przy teatrze. Państwo wiedzą, że tam około 2 milionów, tak? 2 miliony 127 tysięcy poszło na parking przy teatrze. Przy instytucji kultury, która co roku jest pod kreską. Dlatego, że z ulgą są sprzedawane bilety urzędnikom. Jedna, która kosztowała 40 milionów, to Pani powiedzi na otwarcie, na wstążkę, a o tym, że na to poszło z budżetu 20 milionów, o tym nikt nie napisał. Tak samo żadne z mediów nie opublikowało tego stanu zadłużenia Grudziądza po czwartym kwartale 2013 roku. Bo już w styczniu ukazało się informacja z wykonania budżetu za czwarty kwartał 2013, gdzie jest podane zadłużenie na stan koniec grudnia 2013. Nikt tego nie ma, Grudziądza nie wiedzą, jak są zadłużeni. I po to zrobiliśmy to spotkanie dzisiejsze, żeby do Grudziądza dzięki Państwu dotarła taka informacja, jaki jest stan zadłużenia. Nie chcemy się przekazać o sobie. Wybraliśmy tylko pojedyncze fragmenty tego budżetu. Takie naprawdę bardzo mocno kolące. A jeżeli już Pani wspomniała o Toruniu i Bydgoszczy. To są miasta potwornie zadłużone, tak? Jeżeli mamy się porównywać do lepszych. Ja, dlaczego się nie porównujemy do Dubaju? Do Dubaju się porównamy. Bierzmy prawdziwe, takie szlachetne przykłady, tak? Do Hongkongu, a nie do bankruta. No jeżeli, no to nie ma sensu kompletnie. Zasługują na rzetelną informację i po to chcemy przekazać tą informację właśnie dzięki Państwa uprzejmości, za to, że przybyliście.
stan gruziąckiego budżetu. To nie jest spotkanie, dlatego unikaliśmy tego mówienia o sobie, co my chcemy zrobić, żeby uniknąć jakiejś propagandy już prowyborczej, bo na mówienie o nas przyjdzie czas, naprawdę. Chcemy powiedzieć o stanie zadłużenia miasta, o prognozach finansowych miasta, o tym, czym one są spowodowane. To nie jest przeoczenie na Malinowskiego, bo nikt nie ma w celu, nie wiem, zamknąć do więzienia władzy i dorwać się w tej chwili szybko, szybko. Bo gdybyśmy chcieli, to byśmy zorganizowali referendum i myślę, że dzisiaj, kiedy jeszcze nie ma wstążeczek, tak, przecinanych, mnóstwo ludzi poszłoby, podpisało się za usunięciem pana prezydenta. Byłaby inna grupa, która by była całkowicie przeciwna. Ale nie chodzi o czekanie na przecinanie wstążeczek i billboardów wyborczych, kiedy ruszą ogromne pieniądze, tak? I przeciwników, i zwolenników. Zbieramy w tej chwili podpisy, chociażby pod poparciem Komitetu Wyborczego Nowej Prawicy do Europarlamentu. Rozmawiamy z tymi ludźmi. Ludzie czasami, mam wrażenie, są oderwani od rzeczywistości, mają poczucie takie, że jak miasto nie da, jak Unia nie da, to i płaczą, leżą i kwiczą i się czują jak małe dzieci w przedszkolu, że jak ktoś ich nie prowadzi za rękę, to jest już masakra. A czyli tak nie jest. Stara socjalizm. Dokładnie. Naszym celem jest tak naprawdę edukowanie tych ludzi. Od samego początku w Grudziądzu, jak żeśmy się zawiązali oficjalnie, było przesłaniem głównym edukacja naszych mieszkańców, żeby pokazać tym ludziom, że nie trzeba ich prowadzić za rękę, że oni sobie świetnie poradzą, tylko muszą jedną rzecz spełnić, uwierzyć w siebie. A nasze społeczeństwo nie ma takiej do końca pełnej wiary w siebie. Jest to bardzo małe grono tych ludzi. Czyli praca od podstaw musi być prowadzona. Prowadzone jest od kiedy wy tutaj funkcjonujecie? My funkcjonujemy dokładnie od 1 października zeszłego roku. A koło i powstało w listopadzie? W listopadzie, no, w grudniu. W listopadzie chyba. Niestety teraz kłamać tak. I trzeba powiedzieć to, że miasto, bo miasto nie poręczyło kredytów GIM-owi, tak. Tylko wniosło aportem budynki, które posiadało pod pożyczki GIM-u, tak? Czyli istnieje ryzyko, że miasto straci budynki, gdy szpital stanie się niewypłacalny, a nie wiemy, czy to już nie następuje w tym roku, bo zauważcie Państwo, że te 2 miliony 100 tysięcy, które tutaj w tym budżecie jest wymieniony szpital. Oni nie podali na jakie kredyty, na jakie pożyczki, ile. Być może, że te 3 zostały dodane na te. Jeżeli my już musimy spłacać szpital, to odpowiedzcie sobie Państwo sami na to pytanie, co będzie za rok, za 2. I właśnie tego to trzeba nagłosić, bo też skarbnik powiedział nam, napisał na Facebooku w godzinach pracy, on się potem tego Mierzego przepraszam, ale napisał nam w godzinach pracy na Facebooku, że to jest obowiązek, że on musi zapisać te poręczenia, ale to, że istnieje ryzyko, że będziemy to płacić, że szpital już jest niewypłacalny, to tego nikt nie Jesteśmy w stanie gotowe wypowiedzi pana Szczubiała i pana Szucarskiego wyciągnąć z Facebooka, bo zabezpieczyliśmy je. I powiem pani wprost, mamy takie wrażenie, że to są mali chłopcy w fajnych, eleganckich garniturach, którzy są zagubieni gdzieś w przestworzach, oni nie wiedzą, o czym mówią w niektórych aspektach, błądzą totalnie i budżet mówi o jednym. Pomysłu na miasto w ogóle nie mają i to tam próbują coś klecić, jak stara babcia i szydełkują tak naprawdę. A ich kampania wyborcza... I panie Ślusarski, panie Ślusarski. Że trzeba zauważyć to, że ci mali chłopcy przetną te wstążki, będą fajne w chocie, artykuliki. Wezmą łopatki i pójdą do innej piaskownicy, a Grudziądzanie zostaną z 217-300 milionów długu i będą to spłacać. Być może już pod komisarzem, gdzie będą obcięte wszelkie ulgi, wtedy będzie mogła pani sobie, czy trzeba wydawać na kulturę, jak przyjdzie komisarz, który obecnie wszystko od kultury począwszy. Dokładnie. Tak? Że my mamy pomysł na miasto. Tak naprawdę, gdyby ktoś nam powiedział, czy chcemy przejąć miasto i zarządzać im od poniedziałku najbliższego, powiem wprost, tak. Bo mamy pomysł i wiemy, jak to miasto z bagna, że tak powiem, wyciągnąć. To są może i ktoś powie górnolotne plany, może my jesteśmy zbyt ambicjonalni, ale naprawdę wiemy, co zrobić. To nie są jakieś rzeczy, które oczywiście zadzieją się od stryknięcia palcem. Na to potrzeba też czasu, bo żeby wydźwignąć miasto z takiego długu. Ja powiem jedną rzecz, jak przejeżdżam ilekroć koło Mariny, to mam takie wrażenie, czy wzorem amerykańskiej Kalifornii będziemy stąd promy kosmiczne puszczać, albo ile ktoś haszyszu się najarał, że tak krótko powiem, bo podświetlenie, jak jest zielone, to przypomina liść marihuany. Dlatego tu trzeba mieć program prosty, jasny, przejrzysty, trzeba mieć wizję. Jeżeli stoimy dzisiaj w 2014 roku, musimy wiedzieć, co chcemy zrobić za 5 lat.
A jeżeli tego w mieście i prezydent, i radni, i ktokolwiek tam nie mają takiej koncepcji, mamy wrażenie naprawdę, że oni żyją z dnia na dzień. Jak taki bezrobotny? Dosłownie, to jest takie porównanie. Bezrobotny walczy o to, żeby zarobić chociaż parę złotych na chleb, a oni walczą, co im do głowy przyjdzie, a może to będzie ktoś mądrego i ktoś nas poprze. Ale ja bym jeszcze jedno zdanie chciał odnieść do tramwaju wodnego. Jest to świetny pomysł i nam się serce raduje, że prezydent wyraził negatywną opinię i on nie chce dokładać do tego. Nas to pobudza do jeszcze większej pracy w tym temacie. Bo wiemy o jednej rzeczy. Jak w ręce urząd nie włoży w to, to znaczy, że będzie sukces. Który już się rodzi. Który już się rodzi, dokładnie. A jakby włożyli choćby palec, to już by w tym momencie była zupełnie inna informacja. A jeszcze jedną rzecz, którą powiem. Tutaj kolega wspomniał o tak zwanej rodzince PR, gdzie miasto włożyło duże pieniądze. Kogo oni reklamowali? Hanzę, która jest poza Grudziądzem, czy Grudziądz? Miasto by obniżyło podatki, zachęciło inwestora i poszłaby informacja w eter, we wszystkich mediach, jakie tylko są możliwe. Nie dość, że nie płacimy 90 tysięcy, to jeszcze u nas jest głośno, nami się interesują. Proszę zobaczcie, jakie to są korzyści. Ale miasto nie ma pomysłu na funkcjonowanie, stąd też takich pomysłów nie ma. Jeżeli ktoś myśli szablonowo, tego skrupne, tego skrupne, tego skrupne, a nie myśli jak, tego nie skrupne, ale dam mu wędkę zamiast dać mu rybę, to będziemy mieli zupełnie inny efekt tego. I jeżeli ktoś kajakiem nie przepłynie kawałka Wisły, buduje marinę. Jeżeli ktoś wstawia lodowisko do parku, gdzie uciekną wszystkie wiewiórki, tak? Jak włączą muzykę,